Cześć moi drodzy, witam Was na moim kanale. W tym tygodniu widzimy się już po raz trzeci i to będzie taki odcinek szybki, bo mam bardzo mało czasu, ale też taki zbiorczy, ponieważ pokażę Wam moje nowe rośliny, pokażę Wam moje nowe nawozy i podniemy sobie jeszcze trochę roślin, zrobimy wiosenne cięcie. Zapraszam! Moi drodzy, zacznę od razu od tego, co wydaje mi się interesuje Was najbardziej, czyli od nowych roślin. I ciekawe, czy Wy już je widzicie, czy nie, bo one są tutaj za mną, ale pewnie nie widzicie. Nie, nie widzicie. Dobra, teraz ja zobaczę, co wzięłam. Dobra, już wszystko wiem. Kilka dni temu na Instagramie zrobiłam ankietę, w której zapytałam Was, jak myślicie, które rośliny kupiłam i zaznaczyłam, że to są rośliny, których u mnie właściwie nie ma. Jest jedna sztuka, ale jakby to... Nawet nie wiem, czy Wy kiedyś widzieliście. Może mówiłam o tej roślinie, ale nawet nie jestem pewna. I to jest jedyna roślina z tego gatunku, która u mnie jest, natomiast teraz moja kolekcja się powiększyła i wydaje mi się, że trochę przepadłam. Zobaczymy, jak jeszcze pójdzie mi uprawa tych roślin, ponieważ ja kiedyś miałam już jeszcze inną roślinę z tego gatunku, ale ją tak koncertowo pozbawiłam życia. Przez długi czas się zmagałyśmy, ja z nią, ona ze mną. Ale finalnie nie wyszło, także musiałam sobie trochę odchorować tamtą roślinę i ona mniej więcej rok temu chyba już tak finalnie odeszła i zobaczcie, że trochę mi to zajęło, żeby się ponownie przekonać do tego gatunku, ale wydaje mi się, że w końcu wszyscy skończymy z tymi roślinami, bo one są naprawdę, no co ja Wam będę mówiła, są przepiękne. No i moi drodzy, gadam, a Wam nie powiedziałam, co to jest. Jakoś powinnam chyba to tak zrobić z taką większą pompą. A, nie widzieliście? No kochani, no anturia. Oczywiście anturia. I chyba 60% osób w ankiecie wybrało tę odpowiedź, więc jakby zgadliście. I moi drodzy, tutaj jest pierwsze moje anturium, które kupiłam, ale w sumie od razu Wam pokażę, że mam dwa anturia. W ogóle w takich świetnych kubeczkach. One są w ogóle genialne do uprawy. Na pewno je później wykorzystam, ale do brzegu. Moi drodzy, kupiłam sobie Anturium Forgetti White Stripes, to jest ta sadzonka, zaraz Wam ją pokażę. I Anturium, który jest hybrydą Magnificum z Anturium Bessae. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam tę roślinę, czy dobrze wymawiam tę nazwę, czy to nie jest Bessae, czy Bessae, ale no, jak coś to mnie poprawcie. W każdym razie to jest ta hybryda i już idę tam do Was bliżej, żeby Wam je pokazać. Tu mamy, moi drodzy, Anturium Forgetti White Stripes. Tu jest jeszcze drugi listek. I tak jak powiedziała mi Marta, od której kupiłam te dwie rośliny, póki one są jeszcze takie małe, lepiej trzymać je w takiej podwyższonej wilgotności, w tym kubeczku albo w jakiejś folii czy w jakimś pudełku. A ja widziałam kolekcję Marty, Marta się zna i ja zamierzam się Marty słuchać, także te rośliny będę trzymała tak, jak ona mi poradziła. O, a tu jest Anturium Magnificum z Bessae. Tutaj jest sadzonka trzylistna i zobaczcie, jaki już piękny tutaj jest nerw. Kupiłam je właśnie od osoby prywatnej, od Marty przez jedną z grup na Facebooku i wydaje mi się, że to nie jest jedyny zakup. U niej, bo mam przepiękne rośliny, no i zobaczcie, cudo, co? I one są w ogóle w takim świetnym podłożu, to jest gruz zmieszany z mchem i ja w takim podłożu właśnie roślin szukałam, ponieważ... A, to jest czterolistna sadzonka, nie zaczęłam tego małego, o tego tutaj pipka. I ja właśnie w takim podłożu chciałabym teraz pouprawiać rośliny. Jeżeli dzisiaj zdążę, to Wam pokażę te sadzonki, które potniemy. Pokażę Wam, jak je ukorzeniam, tylko nie jestem pewna, czy się wyrobię. No ale to zobaczymy. Kupiłam, słuchajcie, sobie nowe nawozy w końcu z Advanced Nutrients i polecają je wszystkie osoby, które używają hydroponiki. Może no nie wszystkie, ale to są takie nawozy, które no, bardzo dużo osób poleca, o, może tak powiem. I to jest taki nawóz, na który składają się trzy buteleczki. To jest Grow, to jest Micro i tu jest Bloom. Zaraz tam do Was podejdę i Wam bardziej je pokażę. Info ze strony. Trzyczęściowy zestaw Grow, Micro oraz Bloom zawiera składniki zaawansowanego programu trzech faz żywienia. W połączeniu Grow, Micro i Bloom tworzą doskonały nawóz, który zapewnia optymalne odżywianie. Jeśli chcesz osiągnąć szybki wzrost, wysokie plony i niesamowite produkty, wybierz Grow, Micro oraz Bloom.
pierwszej kolejności należy dodać do zbiornika mikro i dobrze wymieszać. Następnie dodaj grow, wymieszaj. Jako ostatni dodaj bloom i ponownie dobrze wymieszaj. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnej części tego filmu. Ja mam już moje narzędzia, nóż i nożyczki i będziemy cieli. I powiem Wam, że słyszałam o tym, że ma być jakiś nawrót zimy w marcu i jakieś śniegi i jakieś takie rzeczy. Ja w ogóle tego nie... Ja to słyszę, ale ja tego nie słucham. Jest marzec. Jest astrologiczna wiosna. Jest marzec. Ja zamierzam się tego trzymać i skoro jest marzec, to już można ciąć. I będę dzisiaj cięła. I w ogóle się tym nie przejmuję, chociaż widzę za oknem, że pada coś dziwnego, pewnie jakiś deszcz ze śniegiem. To jest ulubione połączenie ostatnich tygodni, ale nie przejmuję się tym. Tyle od stopy. Tyle. No dobrze, moi drodzy, tutaj bez problemu wystarczą mi nożyczki. Nóż sobie wzięłam na takie rośliny, które są przy ścianie, chociaż może w ogóle będę nożyczkami operowała. To są zwykłe nożyczki, które ja sobie zdezynfekowałam alkoholem i będę sobie teraz cięła. Tutaj zobaczcie, moi drodzy, to epipremnum bardzo ładnie mi rośnie, natomiast tutaj wypuściło taką łysy pęd, na którego końcu jest jakiś listek. Ja tego nie chcę, ale żeby było sensowniej, to ja sobie to... Czekajcie... Nie, to ja sobie to utnę... Nie, utniemy to sobie tutaj. To jest pierwsza sadzonka. Być może tylko tę sadzonkę z liściem sobie ukorzenię, a to wyrzucę, no bo to też jest młody pęd, nie wiem, czy on się ukorzeni, ale zobaczymy sobie. To jest jedna sadzonka. W ogóle ten pęd, który obcięłam, cały czas mi miział po głowie, co było denerwujące, więc już się nie mogłam doczekać, aż się go pozbędę. Tutaj też zobaczcie, mamy taką przerwę, więc ja też tego nie chcę, także hop. I tu, moi drodzy, też jest jeszcze taki długi pęd. On jest ładny, jest taki, wiecie, żywy i zrobimy sobie to oderwę, zrobimy sobie tutaj obetnę, a ten listek oberwę i mamy taką ładną sadzonkę. I co? No to chyba wszystko. Tutaj już są takie... Czy jeszcze tutaj? Nie, ten sobie ładnie rośnie. No, teraz lepiej. Tutaj mamy takiego ładnego mikansa. No, tutaj mamy jakiś mniej ładny listek, ale ogólnie ten mikans bardzo ładnie tu rośnie. Zobaczcie, tutaj są wszędzie nowe przyrosty. W ogóle on tutaj oszalał. I rośnie na róże kaloryferowej i ta jest... róże kaloryferowe? No, wiecie, jest ciepło. I ta jest... Tu jest ciepło, tu jest ciepło, tu jest okno, które często jest po jego prawej uchylone i... W ogóle nic sobie z tego nie robi, więc super. No dobra, tylko zobaczcie, co on mi tutaj wypuścił. Łysy pęd. A ja takiego pędu nie chcę. Nie chcę. Więc go przytniemy tutaj. I zobaczcie, że ja obcinam nad troszeczkę nad węzłem, który zostaje. Ponieważ gdzieś tutaj jest jakieś nowe oczko, więc nie ma potrzeby, żeby tutaj był taki długi pęd, no bo no po co? Mam taką sadzonkę i, moi drodzy, no nie wiem, może spróbuję ją tak ukorzenić, chociaż łatwiej ona jest, może nie jest jakoś szalenie długa, ale łatwiej się ukorzenia mniejsze sadzonki. No ale to na razie sobie i tak odkładam gdzieś tutaj. I o, zobaczcie, jeszcze tutaj jest taka też... O, zobaczcie, to w ogóle gdzieś pod doniczką było schowane. Może ten pęd nie jest łysy, ale te międzywęźla są bardzo długie. Nie podoba mi się to za bardzo. I utniemy to sobie... Może tutaj. I mamy teraz taką... W ogóle jakie piękne... Muszę Wam to pokazać. Jakie piękne liście atłasowe. Śliczne są. No to chyba z mikansika to tyle. Tu się ładnie zawija. Od razu lepiej. No dobra, moi drodzy, teraz jesteśmy już przy Epi Cebu Blue. Ono jest przepiękne. Jest przepiękne, tylko że zobaczcie, jakiego tutaj w ogóle zaczepiło się za ramkę. Zobaczcie, jaką tu mały są łysy pęd. Na chwilę cię tutaj wrócę. I zobaczcie, jaką to wypuściło w ogóle łysą. Jaki łysy pęd, także nie. Not today. O, tutaj sobie tnę. Ty na chwilę tracisz podporę.
Czekaj, to cię muszę jakoś zawinąć. Czekaj, tak to sobie wyjmę. I czekajcie, ja mam problem z otwieraniem. O, nie mam problemu. Dobra, mamy taki jeden łysy pęd praktycznie z dwoma liśćmi. Na chwilę tu cię położę. No i oczywiście tego, który się tutaj zahaczył o obraz, też tniemy. Idź sobie tak patrzę, że go utniemy. Czekajcie, przybliżę was trochę. Dobra, teraz widać chyba trochę lepiej. I tutaj wiecie co? Tutaj są dwa duże liście, ale tutaj jest łysy pęd. Więc ja go sobie ciachnę. Ja go sobie ciachnę aż tutaj. O, i też mam taką długą. Też mam taką długą sadzonę. Wydaje mi się, że ten szczyt utnę sobie, chociaż tutaj na górze. Tutaj na górze jest liść. No zobaczę, jeszcze się zastanowię nad tym, ale sadzonka, teraz widzicie? Ale się cienie ostrz. Sadzonka przepiękna jest. Kochani, robię teraz taką stop klatkę w filmie. Dzisiaj jest sobota, wrócę do was jutro, ponieważ to nie jest koniec przycinania. Ja tu mam jeszcze kilka roślin do przycięcia. No i chciałabym też wam pokazać to podłoże, do którego będę, w którym będę próbowała ukorzenić te rośliny. Także jutro do was wrócę i mówię to dlatego, żeby nie było jakiegoś dziwnego takiego zamieszania z tym, że raz tak wyglądam, raz tak wyglądam. Teraz muszę lecieć, ponieważ jesteśmy umówieni na obiad i nie mogę już dłużej nagrywać, a też miałam dzisiaj tam techniczne przeżycia. Dlatego tak to się dzieje, ale no moi drodzy, nic straconego, za chwilkę do was wracam, za jakieś 24 godziny, ale dla was to będzie krócej, to będzie jeden kadr. Moi drodzy, wracam do was i teraz potniemy sobie to przepiękne syngonium czepenze. O, zobaczcie, on jest piękny, cudowny, wspaniały. I tutaj są bardzo ładne korzonki powietrzne i wykorzystamy sobie je, żeby tutaj obciąć sadzonkę. Ale ja sobie tutaj, wiecie co, wezmę jednak nóż, nie nożyczki. Dobra. Mam już nóż. I teraz będziemy sobie cieli, tylko wam, oho, tak, tylko wam lepiej pokażę. O. Czy tutaj widzicie te korzonki? Tak, no i dobra. I już zobaczcie, mamy sadzonkę z pięknymi korzonkami, dwulistną, szczytową. Piękna. Tutaj mamy oczywiście epipremnum aureum, czyli epipremnum złociste. I ja sobie bez problemu tniemy. Tutaj wyszedł nowy liść. To może zrobimy sobie taką sadzonkę szczytową. I może sobie jeszcze tego byśmy urwali. I może. A czy wy widzicie tak wysoko? O, i może jeszcze tutaj sobie ciachniemy, a tego jednego listka, czekajcie, o, sobie ciachnę. O, i mamy jeszcze taką dwulistną sadzonkę pędową, która ma trzy węzły, tu i tu. No i dobra, szukamy, moi drodzy, kolejnego pacjenta, który jest dość niedaleko, bo jest tu, obok. Patrzymy, co tutaj jeszcze jest do ucięcia. O, zobaczcie, ten liść tutaj też miał uszkodzenie mechaniczne, więc tniemy sobie tak. Sobie w ogóle ten liść obcinam. I mam taką piękną sadzonkę czterolistną. Pokazałam ją. Dobra, i jeszcze, czy coś tu jeszcze można pociąć? O. Dobra, na razie już tak zostawimy, chociaż czekajcie, czy ja tu nie złamałam? Dobra, dobra, to tak, ojejku, gapa jestem, dobra, słuchajcie, a nie, to był już złamany list, bo jest już rana taka zbrązowiała, czekajcie. Ten list już nam się nie przyda. No i co? Taka sadzonka zostanie.
to zobaczcie. Tego liścia też się pozbywamy. No i mam nadzieję, że korzenie pójdą stąd albo stąd. Taka nieforemna ta sadzonka, ale grunt, że jest. Zobaczymy, może, ona się może nie ukorzenić, ale do odważnych świat należy. I mam nadzieję, że się ukorzeni. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Pod sufitem mam podwieszone takie epipremnum złociste. I wydaje mi się, że też je troszkę przytniemy. Ono ma szczególnie jeden taki pęd bardzo długi, więc czas to zmienić. No dobrze, tutaj mamy... O, tutaj coś jest, jakiś suszek. Ale to już idzie nowy liść kolejny, więc... dobrze, moi drodzy, zobaczcie, tutaj mamy pusty węzeł, więc aż się prosi, żeby tutaj ciachnąć. To jest nasza pierwsza sadzonka szczytowa. W ogóle już Was witam z niedzieli. Teraz być może mnie widać, więc się z Wami witam już tego kolejnego dnia. I może jeszcze ten listek jest mały w porównaniu do tego, więc ciachniemy sobie tutaj. Ten sobie utniemy. O, i mamy kolejną sadzonkę pędową. No i co? Czy tutaj jeszcze ciachnąć, czy nie? Nie, wiecie co, ja nawet sobie to zostawię tak, żeby to sobie tak wisiało. O, czekajcie, pokażę Wam trochę bardziej. O, tak, tak sobie zwisę. Wiecie co, tu mam jeszcze taką marantę, nad którą się zastanawiam, czy ją ciąć. Ale chyba jej nie będę teraz ciała. Nie, bo ona w ogóle u mnie rośnie póki co ładnie i ja po prostu boję się przy niej robić takich, wiecie, nagłych jakichś ruchów, żeby mi się nie obraziła. No dobra, słuchajcie, skończyliśmy z cięciem. Na dzisiaj to już koniec. Tutaj, moi drodzy, mamy tak, mamy mech sphagnum, mamy ceramis, mamy drobny keramzyt i mamy leczu zepon. To jest mój miks do ukorzenienia, który będę wykorzystywała. W bardzo podobnym podłożu kupiłam te anturia, więc eksperymentu czas start. Moi drodzy, mam to podłoże, które Wam przed chwilą pokazałam. Tu mam cały stos sadzonek i będę je ukorzeniała w... Jedne będą w kubeczku bez odpływu, w zwykłym plastikowym, a drugie będą w takim bardziej hydroponicznym sposobie, czyli wiecie, wylutowany pojemnik włożony w drugi. I tak to właśnie będzie. No i moi drodzy, zaczynamy zabawę. Znajdę sobie póki co... wszystkie epi sobie stąd odłożę. Je zasadzimy mniej więcej razem. Czekajcie, tu jakieś listki, te, które odrywałam. Dobra. No to nie, ten listek sobie zostawię. Okej, okay. A tu mamy jeszcze ciepenzę, sebu blue. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że wszystko tam widzicie. Ja ten mech, on cały czas jest jeszcze w wodzie, bo zapomniałam jej wylać i on tak się moczy tu i moczy, ale to nie ma za bardzo znaczenia i nie ma też za bardzo wpływu. Ja, słuchajcie, postanowiłam wykorzystać to podłoże, ponieważ widziałam je u wielu osób i zawsze zastanawiałam się, jak to jest hodować coś w mchu właśnie z takim podłożem. No nie wiem, zamiast spróbować, to ja się zastanawiałam. No ale poszłam po rozum do głowy, no i stwierdziłam, że sama zobaczę, z czym to się je i czy to rzeczywiście jest takie fajne, jak wszyscy utrzymują. To, co jest istotne przy takim podłożu, no to jest to, żeby skrawki mchu, które są duże, które są długie przede wszystkim, wiecie, co mi chodzi? No nie, ten akurat był krótki. O! One mogą powodować takie poduszki powietrzne przy korzeniach, więc jak się sadzi w takim podłożu, no wiecie, przy perlicie, czy przy wodzie, czy przy włóknie kokosowym, to się nie stanie. Natomiast jak próbujemy ukorzeniać w mchu albo w mieszance czegoś z mchem, no to musimy patrzeć, żeby te korzenie były otoczone tym podłożem, żeby nie było problemu z tym. To, co ja sobie teraz tutaj robię, czego może nie widzicie, to jest takie... Robię sobie taką dziurkę tutaj w środku tego podłoża. Ja tutaj sobie zaraz włożę te rośliny i
obuduję je resztą podłoża. I wiecie co, ja nie będę sobie sadziła gatunkami, że powiedziałam przed chwilą, że wybieram wszystkie epi, ale nie, posadzę sobie mniej więcej tak sadzonki, żeby one były w podobnym wieku i na podobnym poziomie, żeby były miejsca kolanka, z których pójdą korzenie. No i dobra, no i zaczynam sobie układać. Też nie ma co, wiecie, napchać za dużo tych sadzonek do jednego pojemnika. O, ta sadzonka jest taka za długa. Wiecie co, nie wiem, czy tylko dwa pojemniki mi wystarczą. Bo tutaj się robi już troszkę ciasno. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wygląda, jak ja sobie to ułożyłam. Dobra, tu jeszcze sobie dorzucę to epi. A nie, bo to jest ten szczyt, nad którym ja się zastanawiałam. O, zobaczcie, tu ten mały listek sobie urwę. O. I też tutaj włożę. O, i wiecie co? Ja może te Sabu Blue też sobie tutaj wrzucę. Ojejku, ale to jest długaśne. Dobra, wiecie co? W ogóle oczywiście zgubiłam moje różowe nożyczki. Odłożyłam je gdzieś na sekundę i one zniknęły magicznie. Zobaczcie, cały ten długi pęd, ten łysy, ja to sobie ucinam. To nie przeżyje. To jest za młody pęd, także nie ma co. Ojejku, ależ mi się tu wszystko zaczepia. Dobra, więc ja tutaj sobie nad tym liściem, wiecie, tnę. To jest do wyrzucenia, żeby się nie myliło. Okej. I tu jeszcze włożę tę jedną sadzonkę epi złocistego i idę do Was pokazać Wam, jak to wygląda. I ja sobie teraz tutaj wszędzie powciskam ten mech, całą tę mieszankę mchu z tym podłożem do semihydro. Ale nieźle to wygląda. No dobra, na bałaganiłam sobie strasznie, ale sadzonki siedzą już w tej mieszance i zabieramy się za te, które zostały. Tylko nie wiem, czy ten kubek nie będzie dla nich za wysoki, nie wiem, czy nie będę musiała iść po jakiś mniejszy, no bo wiecie, to nie gra. Także na razie odkładam sobie te najmniejsze sadzoneczki, a tutaj posadzimy sobie coś, co jest wyższe. W ogóle wiecie, to podłoże trzeba mieszać, ponieważ wszystkie te komponenty typu keramzyt, leczuza są lekkie, są drobne, więc one, co jest naturalne, wędrują na sam dół, dlatego jak będziecie mieli tak jak ja tutaj wymieszane podłoże i nie będziecie co chwilę go sobie tak jakby mieszali na nowo, no to będziecie mieli na samej górze sam mech, a to nie o to chodzi, no bo to ma być właśnie wymieszane podłoże. O, nawet ja sobie specjalnie teraz, o, specjalnie sobie tutaj posypię trochę tych kamyczków, już tak mówiąc w uproszczeniu. Zaczynamy od Syngonium Cepenza. Bardzo, bardzo mi się podoba jako ta sadzonka. Dokładamy do niego Nikansa. Wiecie, ja bym oczywiście mogła ukorzeniać każdy z tych gatunków w oddzielnym pojemniku. Natomiast każdy centymetr miejsca się liczy. Oj. A to nie ma, to w niczym nie przeszkadza, jak w pojemniku do ukorzenienia jest kilka różnych gatunków. No i teraz zobaczcie sobie, ja tutaj mam taki kawałek pędu i ta część jest mi kompletnie niepotrzebna, bo ona tutaj nic nie ma. Z tego nic nie wyrośnie, więc ja to sobie bez problemu odcinam. O! I taki kawałek wkładam do mchu. Jakbym chciała ukorzenić te rośliny w wodzie, to ja bym zaczekała, aż one miejsca cięć się zasklepią. Natomiast w przypadku, gdy ukorzeniam w mchu,
to ja nie czekam, aż ta rana się zasklepi. Tutaj ponownie, moi drodzy, z Sabo Blue jest ten sam przypadek. Cały ten pęd utnę, no bo no, z tego nic nie będzie, tak mi się... Dobra, wiecie co, bo ja tak mówię, że utnę, nic nie będzie, a mam nadzieję, że coś z tego jednak będzie. Ale tak, to co robię na pewno, to ucinam. No i teraz tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery. Mam cztery miejsca, z których mogą pójść korzonki, ale czy to jest mi aż tak potrzebne? Więc ja sobie tutaj ten pęd jeden obetnę. Może coś z nim zrobię, chociaż... Ja wątpię, że to może być zaczątek nowej rośliny. Tutaj nawet nie widać żadnego oczka. Nie wiem, a co z tym zrobię. No pewnie wyrzucę. Nie, na pewno tego nie wyrzucę. Ale tutaj do mojego pojemnika ląduje już ta krótsza sadzonka. Dobra. No i czekajcie, tutaj zostały nam te sadzonki Sebu Blue. Te, które nie wiem, co z tym zrobię. I te małe Epineon, ale ja wiecie co, już poza kamerą włożę je sobie do jakiegoś mniejszego pojemniczka, niższego, bo nie wiem, gdzie on teraz jest, a też muszę wykorzystać ostatnie minuty światła dziennego, dlatego ja po prostu później sobie to już poza kamerą ogarnę. Natomiast teraz już dokładamy podłoże do tego kubka plastikowego. W ogóle jak kupowałam ten mech, to wiecie, zastanawiałam się, kiedy ja go w ogóle zużyję, że jego jest przecież tak dużo, że będę go miała i miała. No i się okazuje, że wcale to jest nieprawda. Już nie mam mchu. Oprócz tego, który jest tutaj w tej mieszance, to już nie mam mchu. Znalazłam dzisiaj jakiś w garażu w domu. Także, ale tam jest dosłownie, wiecie, takie dwie garstki, dwie, trzy, więc no nie ratuje mnie to za bardzo. Ale ja tu gadu, a skończyłam robotę. To są moje sadzonki wiosenne. Pierwsze oczywiście, bo to dopiero jest początek ukorzeniania. I będziemy sobie obserwowali, jak one w tym mchu się ukorzeniają. Ale bałagan w ogóle, kurczę. Moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać, czy u Was też już trwają wiosenne porządki, przycinanie, ukorzenianie, kupowanie nowych roślin itd., itd. Dajcie mi też koniecznie znać, czy używacie tych nawozów, o których ja mówiłam. No i jeśli tak, to czy jesteście z nich zadowoleni? A jeśli nie, to jakich Wy nawozów używacie? I dajcie mi znać, czy Wy już nawoziliście. Ja o tym mówiłam w którymś filmiku, ale może nie wszyscy go widzieli. Ja już nawoziłam w tym sezonie. Pierwsze nawożenie było w połowie lutego, teraz będzie w połowie marca. I już po tej połowie marca będę nawoziła regularnie, co dwa tygodnie. No i trzecia kwestia, w której proszę Was, żebyście się wypowiedzieli, to jest to, jak Wam minął weekend. Dajcie mi koniecznie znać. A ja Wam już dziękuję. Czeka mnie sprzątanie, czeka mnie montowanie tego filmiku, także jeszcze trochę przede mną. A już nie przedłużam i życzę Wam dobrego dnia i dobrego popołudnia. Pa, pa!